Na scenie Filharmonii Częstochowskiej zagrała nasza orkiestra symfoniczna oraz troje wiolonczelistów. Wszystko dla uczczenia Krzysztofa Pendereckiego, który obchodziłby 90. rocznicę urodzin. Dość duży projekt, który organizujemy razem z Akademią Muzyczną Krzysztofa Pendereckiego. Nasza orkiestra, olbrzymie dzieło, koncerto grosso na trzy wiolonczele solo i tak jak mówię, wielką orkiestrę symfoniczną. Jako soliści wystąpią profesorowie Akademii Muzycznej w Krakowie. Ja również jestem członkiem katedry wiolonczeli, ale tym razem oczywiście jako dyrygent z naszą orkiestrą i taki sam koncert w Krakowie. Jest to inauguracja jubileuszowego 10. już festiwalu Krakowska Wiosna Wiolonczelowa. No i 90. rocznica urodzin profesora Pendereckiego. W drugiej części przepiękna, późno-romantyczna symfonia Antonina Dworzaka, który był jednym z ulubionych kompozytorów profesora i którego dzieła bardzo często sam dyrygował. Filharmonia Częstochowska już zaprasza na kolejne koncerty w swoich murach. Kolejny wielki jubileusz i chór Filharmonii Częstochowskiej pod batutą wybitnego polskiego chórmistrza Włodzimierza Siedlika. Już 16 marca na Jasnej Górze wielki koncert niezwykłego mistyka polskiej chóralistyki, Henryk Mikołaj Górecki, związany również z Częstochową. To będzie na pewno przepiękny koncert. Również we współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych w Częstochowie to za dwa tygodnie koncert dyplomantów. Jak co roku będziemy wspólnie z najwybitniejszymi absolwentami tegorocznymi Szkoły Muzycznej drugiego stopnia występować. Cieszymy się bardzo zawsze na tę współpracę. A w kwietniu kolejne koncerty, koncert przy świecach, koncert z okazji 95. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Meksykiem a Polską z honorowym udziałem ambasadora Meksyku, który przyjedzie specjalnie na ten koncert do Częstochowy, a dyrygować będzie sam maestro Juan Carlos Lomona, znany zresztą już w Częstochowie, wybitny meksykański dyrygent. Także będzie się działo, zapraszamy serdecznie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w repertuarze.